Cześć, jestem Julka i przyjechałam z Warszawy, aby opowiedzieć o mojej pasji, która wzięła się od pytania, dlaczego rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają? Na przykład, dlaczego drzwi są prostokątne, a nie okrągłe? Albo dlaczego krzesło ma cztery nogi? Do zadania tego pytania zmusiła mnie codzienność, czyli bałagan. Bo umówmy się, komu z was udaje się utrzymać porządek w pokoju dłużej niż 2 dni? Podnieście rękę. Dobra, ale komu tak naprawdę? No mi na pewno nie. Albo kto chciałby mieć tak uporządkowaną szafę? Ja bym bardzo chciała. Więc odkryłam, że kluczem do sukcesu jest dobra organizacja i dobre meble. Dobre, to znaczy ładne i funkcjonalne. Zaczęłam zatem poszukiwania mebli, które pomogłyby mi utrzymać porządek w pokoju. I odkryłam, że meble wcale nie muszą być nudne. Krzesło nie musi wyglądać jak zwykłe krzesło. Ale jak chce, to może. Albo stolik. Stolik nie musi być zwykłym, nudnym stolikiem. Albo sofa. Też może być niezwykła. A dywanik może wyglądać jak wycinanka. Zaczęłam zatem porządkować mój pokój i zaprojektowałam pudełko na biżuterię, którą wytwarzam, tak, aby spełniało wszystkie moje potrzeby. Ma ono przesuwane przegrody, dzięki czemu można tam chować i małe, i duże rzeczy. Zaraz po tym byłam na zajęciach pani Marty Niemywskiej o projektowaniu, wzornictwie przemysłowym, czyli designie. Dowiedziałam się, że niektórzy, tak jak na przykład pani Marta, są zawodowymi projektantami oraz, że tak jak pudełko, mogę zaprojektować inne własne meble. No właśnie, wygodnie wam się siedzi na krzesłach? Bo mi na pewno nie. Przydałoby się jakieś oparcie. Teraz jest znacznie lepiej, ale gdzieś bym położyła ręce. Może zrobię to z tych styropianów? Ale mam przecież 2 ręce, więc muszę je zbudować z obu stron. Tak jest dobrze. No, teraz jest bardzo wygodnie, ale chciałabym gdzieś położyć nogi. Może to się przyda. Tak, teraz jest dobrze, ale popatrzcie, z tego podnóżka można zrobić również pojemnik. A wy co robicie, jak siedzicie w fotelu? Bo ja na przykład czytam i piję herbatę, ale moi rodzice pracują na laptopach, więc to może być podkładka pod laptopa. Co jeszcze fajnego mogłoby się przydać w takim krześle? Macie jakieś pomysły? Tak? No, śmiało, śmiało. No, mogłoby to być rozkładane krzesło. Ale popatrzcie, mogłaby być też lampka, albo radio, albo miejsce na zwierzaka. Jest bardzo dużo pomysłów. Dlaczego zatem krzesło ma 4 nogi? Pewnie dlatego, żeby z niego nie spaść. Ale wcale nie trzeba 4 nóg, aby było stabilne. Ważne, żeby było praktyczne i ładne. Niepowtarzalne i dokładnie takie, jak sam tego chcesz. A ty? Jak wyobrażasz sobie swoje własne krzesło? Dziękuję.